Szczęść Boże, coś Wam powiem. Jesteśmy w przeddzień Wielkiego Postu. Dla mnie to najpiękniejszy okres w ciągu roku, a zarazem najtrudniejszy. Mam tak, że zawsze coś się dzieje, na co nie mam wpływu. Wtedy z mojej strony staram się więcej ufać i modlić. Zwłaszcza, że dziś Jezus zupełnie zmienia priorytety. Po pierwsze, gdy mówi o swoim oczekiwaniu na mękę, śmierć i zmartwychwstanie, czego nie pojmują Jego uczniowie, a po drugie, kiedy stawia im za wzór dziecko. On zwyczajnie ustanawia nowe wartości, które stoją w opozycji do aktualnie panujących. On mówi o roli służby, a nie o triumfie. Wielkość człowieka nie polega na erudycji mędrca, lecz na prostocie dziecka. Tomasz Akempis napisał: nawet jeśli na pamięć znałbyś całą Biblię i myśli wszystkich filozofów, na co ci to się wszystko zda bez miłości i łaski Bożej? Ta miłość i łaska są nam niezmiernie potrzebne. Ewangelia raczy nas zapowiedzią dramatycznych wydarzeń. Znamy je już, ale za każdym razem wyzwalają nowe odczucia i przemyślenia. Dla nas słowa Jezusa są niezrozumiałe, bo co może być tak pociągającego w śmierć? My wybieramy w życiu to, co odpowiada naszym upodobaniom. Wszelkie trudności, a nie daj Boże cierpienia, chcemy odrzucić od siebie. Natomiast logika Boża liczy się z cierpieniem, które jest drogą do chwały. Nawet z Ewangelii wynika, że gdy Jezus mówi o swojej przyszłości, żaden z uczniów nie słucha z zainteresowaniem, czy nawet z przejęciem. Są zajęci sobą, swoim pierwszeństwem, ważnością i prestiżem. Jesteśmy często tak bardzo zajęci przeżywaniem życia, że zapominamy, dlaczego Bóg obdarzył nas tym życiem. Wielu ludzi nie zatrzymuje się na chwilę dłuższej refleksji, aby zapytać się siebie, czy nasze plany są tym, co powinniśmy robić. Chrystus, będąc ciągle z apostołami, zwracał im uwagę na to, co powinno być najważniejsze dla nich. Ale oni nie słuchali. Ich zatrzymanie się na sobie sprawiło, że zamiast zbliżyć się do Chrystusa, oddalali się od Niego. Słowa Mistrza przelatywały im koło uszu. Dopiero gdy słowa stały się rzeczywistością, oprzytomnieli. Przebudzili się ze snu, w który sami weszli. Działanie Jezusa, Jego metodologia i pedagogia nauczania odwraca nasz sposób widzenia i funkcjonowania w świecie. Dla Niego nie są najważniejsi ci, co wiele mówią, są mocni, patrzą na innych z góry, z pogardą, ale liczą się ci wszyscy, którzy są słabi, uciskani, przelęknieni czy zupełnie bezradni. Każdego z nas nazywa dzieckiem Bożym, lecz również każdy z nas może taką postawę przyjąć albo odrzucić. Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz tego, który mnie posłał. Jezus utożsamia się z dziećmi, stwierdzając, że sposób, w jaki one są traktowane przez dorosłych, wyraża sposób traktowania przez nich Jezusa, a co za tym idzie również Boga Ojca, który Jezusa na świat posłał. I to jest dla nas strzał, którego się nie spodziewaliśmy. Bagatelizowanie, ignorowanie, odsyłanie, wymawianie się brakiem czasu. Tak często właśnie podchodzimy do najmłodszych. I rzeczywiście tak samo podchodzimy do osoby Jezusa, do Boga. Mamy nad czym pracować, temu nie zaprzeczymy. A Wielki Post będzie kolejną okazją, by tej pracy się podjąć.